żyć dla Boga według przykładu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozmawiamy o tym w oparciu o to, co Słowo Boże mówi nam w listach Piotra, pierwszym i drugim. Przechodzimy do omówienia tego, o czym mówi pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra, gdzie Piotr opisuje nam osobiste życie wiary. Po wstępie, który omawiałem ostatnio, Piotr przechodzi do osobistego życia wiary wierzącego człowieka, zwracając uwagę na trzy ważne elementy. Wersety od 3 do 8 opisują wielkie Boże miłosierdzie. Wersety od 9 do 13 zbawienie dusz, a potem od 14 do 29 wersetu opisuje zjawisko takie, które można by zatytułować dzieci posłuszeństwa. Więc mamy wielkie miłosierdzie opisane w rozdziale pierwszym od wersetów 3 do 8. Piotr w wersetach 3 do 5 wysławia wielkie Boże miłosierdzie, które zostało nam okazane na trzech płaszczyznach. Bóg zrodził nas według swojego wielkiego miłosierdzia. Mówi o tym trzeci werset. Bóg dał nam dziedzictwo według swojego wielkiego miłosierdzia. Werset 4. I Bóg zachowuje nas według wielkiego miłosierdzia, aż dojdziemy do celu, co mówią nam wersety od 5 do 8. Werset 3a opisuje nam taką kwestię. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Piotr rozpoczyna ten fragment od uwielbienia Boga, Ojca. Wraz z nastaniem czasu łaski Bóg zostaje objawiony jako Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tytuł ten określa nasze relacje z Nim. Jako chrześcijanie jesteśmy złączeni z Bogiem Pana Jezusa i mamy społeczność z Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasza relacja z Ojcem nadaje charakter naszemu chrześcijańskiemu życiu. Modlimy się do Ojca, żyjemy w obecności Ojca, a nasze świadectwo cechuje znajomość Ojca. Apostoł Piotr informuje nas, nasz Pan Jezus. Tak właśnie pisze o Panu Jezusie. Nasz Pan Jezus. Piotr chce przez to powiedzieć, że Jezus Chrystus należy do nas. Jest również prawdą, że i my do Niego należymy. Pan Jezus Chrystus nazywa nas swoimi owcami. Lecz w tym miejscu akurat czytamy coś, co pokazuje sprawę z drugiej strony. I ta druga strona mówi, że to Jezus Chrystus należy do nas. Jak błogo wiedzieć, Jezus jest mój. Jak ta świadomość słodzi mi znój. On życie z nieba. I tak dalej. Jezus jest mój. On należy do nas. On jest dla nas wszystkim. Dlatego mówimy też, że Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie, co czytamy w Psalmie 23, werset 1. Nowonarodzenie jest oczywiście kluczem do tego wszystkiego i to mówi nam o tym werset 3 w drugiej połowie. Który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bóg, nasz Ojciec, podarował nam nowe życie przez nowonarodzenie. I to mamy opisane w Ewangelii Jana, 3 rozdział, 5 werset. Tego życia nie otrzymaliśmy w tym celu, aby osiąść na tej ziemi, lecz aby kiedyś zamieszkać w niebie. Zostaliśmy odrodzeni do nadziei żywej. Teraz jako pielgrzymi zmierzamy ku wspaniałej przyszłości. Ta nadzieja jest żywa, gdyż ożywia naszą wiarę. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
od umarłych droga do tego nowego miejsca chwały została otwarta. Jego śmierć, śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest podstawą wszelkich błogosławieństw, ale poprzez zmartwychwstanie stał się on naszym dziedzictwem. Świadomość tego daje nam siłę, aby już teraz być myślami w tej niebiańskiej ojczyźnie. To wszystko jest dziełem wielkiego Bożego miłosierdzia. I to opisuje nam Słowo Boże.